Usiądź na ziemi z wyprostowanymi nogami. Powoli zegnij jedną nogę i połóż stopę na udzie drugiej nogi. Podeszwa stopy powinna być skierowana do góry, a pięta powinna się znajdować blisko kości łonowej. Zegnij drugą nogę i połóż ją na przeciwległym udzie. W końcowej pozycji oba kolana powinny dotykać ziemi. Pamiętaj, aby trzymać prosto głowę i kręgosłup. Pochyl się do przodu, prostując kręgosłup. Połóż dłonie na podłodze. Lewą ręką podtrzymaj ciężar ciała, a prawą przyciągnij nogi w kierunku klatki piersiowej. Połóż obie dłonie na podłodze. Nogi powinny być unieruchomione pod pachami. Pochyl się do przodu, przenieś ciężar ciała na ręce i unieś biodra do góry. Łokcie powinny być cały czas unieruchomione, a górna część ciała powinna być ustawiona równolegle do ziemi. Wytrzymaj w pozycji przez 30 sekund.